Cześć, witam Was w 2019 roku. Mam nadzieję, że ten rok zaczął się dla Was bardzo dobrze i że będzie on dużo, dużo lepszy od poprzedniego. Jakiś czas temu byłem w Hiszpanii i pokazałem Wam wtedy sposób, jak zrobić pewien efekt, który nazywa się efektem vertigo i który po skończeniu całego nagrywania był gotowy od razu prosto z aparatu. Jednak zrobienie tego efektu w ten sposób wcale nie było łatwe, ponieważ ze względu na użycie zoomu z długą ogniskową musieliśmy uważać, aby nasze ujęcie nie było zbytnio poruszone. A co jeśli mamy tylko obiektyw stałoogniskowy? Albo używamy na przykład i filmujemy za pomocą telefonu, albo korzystamy na przykład z czegoś takiego jak dron, albo na przykład... Okej. Rozumiecie pewnie, o co mi chodzi. Jest na to prosty sposób i ja Wam go dzisiaj pokażę. Najważniejszą rzeczą, o jakiej musimy pamiętać, to aby filmując, przybliżać się z kamerą lub oddalać od naszego obiektu, który filmujemy. Najlepiej, aby takie ujęcie było jak najbardziej stabilne, dlatego warto skorzystać z gimbala, jeśli filmujecie aparatem albo telefonem. Jeśli nie macie gimbala, a macie stabilizację w aparacie albo w obiektywie, użyjcie jej. Możecie też skorzystać ze slow motion i spowolnić swój film, albo użyć stabilizacji cyfrowej w postprodukcji. W przypadku filmowania dronem nie będzie mieli problem ze stabilizacją, no chyba, że będzie wiało, ale wtedy nie polecam za bardzo latania. Aby efekt był jak najbardziej widoczny, warto umieścić po bokach naszego kadru jakieś elementy stałe, które będą się przesuwały wraz z tym, jak będziemy się poruszali z kamerą do przodu lub do tyłu. Dobrze też, jeśli w tle za naszą postacią będzie widoczny jakiś obiekt, budynek, góra albo na przykład drzewa. Kiedy już nagracie taki materiał, czas pobawić się nim w programie do obróbki filmów. U mnie to akurat jest Premiere Pro. Dodajemy film na timeline i przechodzimy do zakładki Effects. Zależy od tego, jakie mamy ujęcie, czy kamera kieruje się do przodu, czy też cofamy się z kamerą do tyłu, będziemy nasze ujęcie przybliżać lub oddalać. Zasada jest prosta, robimy zawsze na odwrót. Jeżeli poruszamy się z kamerą do przodu, to oddalamy nasz obraz, a jeżeli się przesuwamy do tyłu, to przybliżamy. I jeszcze taka mała rada, jeżeli macie taką możliwość, to nagrywajcie te ujęcia w wyższej rozdzielczości, niż będziecie później je renderowali. Dzięki temu będziecie mogli je troszeczkę powiększyć, bez straty jakości już później w rozdzielczości, w której wyrenderujecie ten film. Dobrze, wracamy do programu, wycinamy kawałek, który nas interesuje, przechodzimy na początek naszego klipu i powiększamy obraz. Ile to już zależy od Was i od rozdzielczości Waszego materiału. Teraz przechodzę na koniec ujęcia i ustawiam kolejny punkt, gdzie wracam do normalnej wielkości naszego obrazu. I teraz po odtworzeniu naszego materiału widzimy nasz efekt vertigo. Musicie poeksperymentować z wielkością przybliżenia, aby uzyskać efekt, który Was zadowoli. I to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, ja już się z Wami żegnam. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś inne filmy, to tu. A natomiast jeżeli chcecie zasubskrybować mój kanał, bo jeszcze tego nie zrobiliście, to tu. To był taki szybki poradnik, więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!